Cześć, witajcie w nowym filmie. Kiedy myślimy o heroicznych ludziach, często mówimy o superbohaterach z filmów. Ale czy wiecie, że w historii naszej planety było też wielu ludzi, którzy byli na tyle odważni, aby dokonać niewyobrażalnych czynów? Dziś pokażemy wam dziesiątkę z nich. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. Saitomu Shachibo Benkei znany jest w historii Japonii jako legendarny walczący mnich. Uważa się jednak, że nie jest on jedynie legendą, ponieważ według niektórych zapisów historycznych Benkei już w wieku 17 lat miał 2 metry wzrostu, a jego wygląd wystarczał, aby wywołać strach u wielu wrogów. Benkei był mistrzem w posługiwaniu się kilkoma rodzajami broni, w tym drewnianym młotkiem, siekierą i mieczem. Był m.in. obrońcą zamkowego mostu i podobno udało mu się powstrzymać 999 samurai. Jednak w tysięcznej bitwie przegrał z generałem Minamoto na Yoshitsune. Saito był pod tak wielkim wrażeniem, że postanowił służyć mu do końca życia. Numer 9. Desmond Doss był kapralem w Armii Stanów Zjednoczonych i pierwszym objectorem odznaczonym medalem honoru. Objector to osoba, która nie chce przestrzegać pewnych zasad w wojsku. A medal honoru jest najbardziej prestiżowym odznaczeniem, jakie można otrzymać i jest przyznawany tylko osobom, które wykazały się odwagą w walce. Desmond był osobą, która nie lubiła przemocy i dlatego nie nosił broni, a zamiast tego opiekował się rannymi żołnierzami. Podczas bitwy o Okinawę w 1945 roku uratował aż 75 ludzi. Film Przełęcz Ocalonych z 2016 roku jest oparty właśnie na jego historii. Zdecydowanie trzeba go obejrzeć. Numer 8. Ktulun, znana również jako Ayaruk, była Mongolką i córką Kaidu. Kaidu był prawnukiem Chingis Hana. Możesz sobie wyobrazić, że ta kobieta była prawdziwą wojowniczką. Była również znana jako księżniczka, duma i chwała mongolskiej hordy ze względu na swoją siłę i umiejętności, a zwłaszcza w zapasach. Jednak jej ojciec Kaidu zdecydował, że mężczyzna, który zdoła ją pokonać w zapasach, może się z nią ożenić. Ale historia mówi, że ponad 10 tysięcy mężczyzn nie było w stanie jej przezwyciężyć. Kaidu miał 14 synów, ale chciał, aby jego córka była przywódcą, ponieważ wierzył w jej zdolności. Nawet odkrywca Marco Polo, który raz spotkał księżniczkę, napisał o niej wiele rzeczy. Numer 7. Simo Haiha to fiński żołnierz znany jako najbardziej zabójczy snajper wszechczasów. Podczas wojny zimowej pomiędzy Finlandią a Związkiem Radzieckim w latach 1939-1940 udało mu się zastrzelić w sumie 505 wrogów. Historycy szacują, że Simo musiał wystrzelić ponad 13 milionów pocisków, co również jest rekordem samo w sobie. Najdziwniejsze jest to, że świat nie dowiedziałby się o nim, gdyby badacze nie odnaleźli jego dziennika, w którym to opisywał swoje przygody. Chociaż Simo był bardzo sławny w tamtym okresie, niewiele szczegółów było znanych na temat tych wydarzeń. Jego dziennik pomógł więc historykom uzupełnić brakujące fakty. Mówi się nawet, że w ciągu jednego dnia Simo zastrzelił ponad 25 rosyjskich żołnierzy. Jego umiejętności snajperskie stały się tak dobrze znane, że nawet Rosjanie czuli przed nim strach i nazywali go Białą Śmiercią. Numer 6. Chingis Han przyszedł do historii jako jeden z największych zdobywców wszechczasów. Chingis Han pojawił się właściwie znikąd i zdołał zbudować największe imperium na świecie. Aby tego dokonać, musiał zjednoczyć mongolskie plemiona koczownicze, co w tamtych czasach nie było łatwym zadaniem. Kiedy już zdobył ich zaufanie, Chingis Han podbił znaczną część Azji Środkowej i Chin. Uważa się, że w pewnym momencie jego armia liczyła ponad 125 tysięcy jeźdźców. W ten sposób Mongołom udało się podbić około 11-12 milionów kilometrów kwadratowych ziemi. Książki historyczne często opisują jego działania jako chciwe i okrutne, ale Chingis Han nie używał tylko strachu, aby rządzić swoimi ludźmi. W rzeczywistości pozwalał na wolność religijną, nie zachęcał do stosowania brutalnych kar, a nawet stworzył pierwszy międzynarodowy system pocztowy. Jego imię rodowe brzmiało Temujin, ale po założeniu tak wielkiego imperium został okrzyknięty Chingis Hanem, co oznacza powszechny władca. Numer 5. To jest zdjęcie pułkownika Antoniego Josepha Drexela Bidlea z 1943 roku, kiedy to rozkazał wszystkim swoim szkolącym się Marines zaatakować go bagnetami. I nie uwierzycie, jaki był efekt. Udało mu się rozbroić wszystkich tych ludzi. W rzeczywistości Antony był mistrzem w walce wręcz. Brał udział zarówno w pierwszej, jak i drugiej wojnie światowej, szkoląc żołnierzy. Wstąpił do armii w 1917 roku i w ciągu zaledwie 2 lat został kapitanem. Mężczyzna napisał również kilka książek na temat metod walki i tego, jak nauczyć się umiejętności, które posiadał.
Później postanowił założyć swój własny obóz szkoleniowy w Lansdowne w Pensylwanii, gdzie wyszkolił około 4000 mężczyzn. Te sesje treningowe były bardzo wyczerpujące, ponieważ uczył swoich uczniów niezliczonych technik walki, od użycia broni po jiu-jitsu. Numer 4. Aleksander III nie bez powodu nazywany jest Wielkim. Podobnie jak Chinggis Khan, on również jest jednym z największych zdobywców w historii. W rzeczywistości Aleksander założył największe imperium w czasach starożytnych. Urodził się w Macedonii jako syn króla Filipa II i królowej Olimpii. Aleksander był genialnym dzieckiem i kiedy miał 12 lat, udało mu się oswoić dzikiego konia. Był to również moment, w którym koń ten stał się jego koniem na całe życie. Mówi się, że Aleksander był również uczniem innej legendarnej postaci, Arystotelesa, który miał na niego wielki wpływ. Aleksander posiadał nie tylko odwagę i siłę, ale także wielki intelekt. Z tego powodu niektóre opowieści mówią, że jest on synem greckiego boga Zeusa. Aleksander odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w wieku 18 lat i przez następne 15 nigdy nie został pokonany. Niestety, zmarł w młodym wieku 32 lat, a historycy wciąż nie są pewni, co dokładnie się z nim stało. Numer 3. Jack Churchill był oficerem armii brytyjskiej, który walczył w bardzo nietypowy sposób podczas II wojny światowej. Jego koledzy nazywali go Mad Jack z tego powodu, ponieważ podczas gdy wszyscy inni walczyli karabinami i pistoletami, Jack miał tylko łuk i szkocki pałasz. Jego motto brzmiało: każdy oficer, który idzie w bój bez miecza, nie jest odpowiednio ubrany. Jack zawsze był poszukiwaczem przygód, który żył tak, jakby nie było jutra. W 1936 roku opuścił swoją jednostkę wojskową w Birmie i udał się do Kenii, gdzie pracował jako redaktor gazety i męski model. W międzyczasie został również aktorem i zagrał nawet w dwóch filmach. W 1939 roku musiał powrócić do armii brytyjskiej, aby wziąć udział w II wojnie światowej. Podczas wojny oprócz miecza używał ręcznego łuku i wierzcie lub nie, ale udało mu się nawet zdjąć nim niemieckiego wroga. Dzięki temu zapisał się na kartach historii jako człowiek, który walczył w II wojnie światowej bez broni palnej. Numer 2. Ching Shih była piratką chińskiego pochodzenia, która terroryzowała Morze Południowochińskie w latach 1807-1810. Ale nie była to zwykła kobieta. Jest ona również opisywana jako największy pirat w historii, nawet większy niż słynny pirat Czarnobrody. Po tym, jak jej mąż wypadł za burtę podczas sztormu, przejęła dowództwo nad flotą Czerwonej Flagi, konfederacją ponad 1800 pirackich statków z około 80 tysiącami ludzi. Dla porównania, Czarnobrody dowodził tylko 4 statkami z 300 piratami. Można więc śmiało powiedzieć, że Ching Shih była kimś, z kim nie należało zadzierać. Jej statki weszły w konflikt z Imperium Portugalskim i chińską dynastią Qing. Aby udowodnić, że nie była słabą kobietą, używała surowego kodeksu postępowania, który sprawił, że piraci nie kwestionowali jej rozkazów i bali się jej jeszcze bardziej. Numer 1. Napoleon Bonaparte był generałem i dyktatorem rewolucji francuskiej. Był przywódcą, który, podobnie jak Aleksander, podbił znaczną część Europy. W 1799 roku zbuntował się, a w 1804 zasiadł na tronie i został cesarzem. W młodości Napoleon uwielbiał czytać i być może to właśnie zamiłowanie do wiedzy przyczyniło się do jego skutecznych działań strategicznych. Zanim podbił jakiś kraj, najpierw studiował jego historię, geografię i kulturę. Jego staranne przygotowania prawie zawsze prowadziły do sukcesu. Z 60 bitew, w których brał udział, przegrał tylko 7. Czy znasz jakąś bohaterską osobę? A jaka jest najodważniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiliście? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę. I jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które nagraliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia następnym razem.